Cześć, witam Was w nowym odcinku na Morale TV. Ja jestem Kendo i zapraszam Was na recenzję najnowszej symetrycznej myszki od Razer, Lancehead Tournament Edition. Ta konstrukcja jest następcą ich wcześniejszego symetrycznego gryzonia Razer Taipan. Lancehead w wersji przewodowej jest wyposażony w topowy sensor optyczny, przełączniki mechaniczne oraz fantastycznie wyglądające podświetlenie chroma. Jest też prekursorem dla nowego oprogramowania Synapse Pro. Zaczynając od początku, od razu widać, z jak wysokim poziomem estetyki mamy do czynienia. Przewodowa myszka wyglądem może kojarzyć się z luksusowymi sportowymi samochodami. Grill na przodzie oraz bardzo smukła aerodynamiczna linia mocno nawiązują do takiej estetyki. Grzbiet został wykonany z matowego czarnego tworzywa. Jest bardzo przyjemny w dotyku, a dużą zaletą jest minimalne zostawianie śladów palców na nim. Tak jak w przypadku innych myszek od Razer, tak i na tej nie mogło zabraknąć efektownie wyglądającego podświetlenia chroma. Logo na grzbiecie, rolka oraz linie na bokach jarzą się kolorowym światłem. Przez środek myszki przechodzi nacięcie aż do jej połowy, z pomiędzy której wyłaniają się wąskie przyciski do zmiany DPI. Nad nimi znajduje się podświetlany scroll. Zdecydowanie jest to najlepszy scroll, jaki do tej pory pokazywał się w produktach Razer. Chodzi on płynnie z wyczuwalnymi przeskokami, wyraźnym klikiem i dobrze zaznaczonymi wypustkami na gumowym pasie. Lancehead łącznie ma 9 programowalnych przycisków, które możemy dostosować w Razer Synapse. Prawy i lewy przycisk myszki są subtelnie wyprofilowane. Pod grzbietem stworzywa dla lewego i prawego przycisku myszki zastosowano przełączniki mechaniczne. To kolaboracja Razer i Omron. Ich żywotność to 50 milionów kliknięć na każdy z przełączników. Każde wciśnięcie jest lekkie, ale zarazem wyraźnie podkreślone. Jest wyczuwalny klik. Nawet podczas bardzo dynamicznej rozgrywki nie zdarzy się przypadkowe kliknięcie. Są one bardzo dobrze zbalansowane i satysfakcjonujące w używaniu. Na spodzie znajdują się 4 ślizgacze, 2 mniejsze w górnej części myszki, 1 wokół wlotu do sensora i 4 pokaźnych rozmiarów na samym dole myszy. Na bokach myszki znajdziemy sporych rozmiarów gumowe pady. Ich tekstura oraz miękkość gumy bardzo wpływają na stabilny i pewny chwyt, niezależnie od tego, w jaki sposób trzymamy naszą myszkę. Przyciski na bokach są wąskie i w taki sposób wyprofilowane, że niemal zlewają się z resztą konstrukcji. Czasami można zapomnieć o ich obecności. Wciskają się one lekko z wyraźnie podkreślonym klikiem. Ze względu na dość płaski profil myszki, uważam, że przypadnie ona do gustu w szczególności osobom używającym klaw i fingertip gripu. W przypadku palm gripu też dobrze się trzyma, ale brak miejsca na palec serdeczny i mały jest dość odczuwalny. Gabarytowo śmiało mogę myszkę zaliczyć do średnich. Ma ona długość 117 mm, 71 mm szerokości i 38 mm wysokości. Jej waga to 104 gramy. Przewód w tym urządzeniu jest opleciony bardzo miękkim i elastycznym oplotem w kolorze czarnym. Ma on długość 210 cm. Sensor w Lancehead to optyczny PMW3389. Jest on niesamowicie precyzyjny, bardzo responsywny i obecnie jest to jeden z 3 najbardziej topowych konsumenckich sensorów, jakie możemy dostać. Używałem najnowszej myszki Razer w grach i do pracy. Oto moje przemyślenia. Przewód oraz scroll to największa poprawa względem wcześniejszych produktów tego producenta. Kształt i linia z pewnością przyciągną wielu zwolenników. Sensor optyczny to absolutny killer w swojej kategorii. Obawiam się jednak bezprzewodowej wersji Lancehead'a. W niej sieci sensor laserowy, który nie będzie tak dobry jak ten w wersji Tournament. To urządzenie bardzo elegancko wykonane ze świetnie spasowanymi elementami. To doskonały balans pomiędzy wyglądem a funkcjonalnością. Jest naprawdę bardzo mało rzeczy, które w tej myszce mogą się nie podobać. Wady, które napotkałem, to nie w pełni bezpieczny kształt. Wymusza on nieco nienaturalne ustawienie palców w palm gripie. Tył myszki względem przodu jest nieco cięższy i zakłóca to idealne wyważenie gryzonia. Guma na bokach jest bardzo dobra, ale nie w pełni idealna. Chociaż w tym momencie to już jest moje czepianie się na siłę.
To, co jednak najmocniej odczuwałem, to przy mocniejszym dociśnięciu przycisków głównych schodzą one delikatnie ku środkowi. Dodatkowo można wyczuć przesuwanie się płytki grzbietu po samych przełącznikach, co było dość nieprzyjemne przy dynamicznych grach. Tak poza tym, uważam, że Lancehead to naprawdę świetna mysz, bardzo udany produkt Razera i mam nadzieję wyznacznik standardów na przyszłość tej marki. Jestem przekonany, że ta myszka będzie miała bardzo dużo zwolenników.